Cześć, jestem Louis. Zapraszam Cię dzisiaj na matę. Zrobimy razem praktykę, która pomoże nam się obudzić albo pobudzić, jeśli potrzebujesz pobudzenia. Usiądź sobie wygodnie, może być siad skrzyżny, jeśli to jest dla Ciebie ok. Jak czujesz, żeby poprawić tutaj siad, to możesz wysunąć pośladki na boki do tyłu. Pomaga to czasem ustawić się tak, żeby były proste plecy, więc spróbuj zrobić taki ruch, może Tobie też to pomoże. Połóż sobie dłonie i zaczniemy od takiego kołysania się, rozbudzenia ciała. Może robisz tę praktykę po nocy, może czujesz, że ciało jest sztywne, to pokołyszmy się razem. I w drugą stronę. Poruszaj też twarzą, czyli uśmiechaj się, ziewaj, jeśli czujesz, że to jest dobre. Idź za tym. I do przodu. Wydłuż plecy. Poczuj, że siedzisz tak mocno na pośladkach. Znajdź dobre ułożenie dla stóp, dla kolan, żeby nic Cię nie bolało. I zaczniemy poruszać głową. Dwa pełne okrążenia. Tak jak poruszyliśmy całym ciałem, to teraz poruszymy głową. W dwie strony, nie spiesz się w tych ruchach, znajdź swój rytm oddechu. I do środka. Teraz obudzimy się trochę w takim ruchu przenoszenia ręki nad głową. Przechodzimy z jednej strony na drugą. Może trzy zrobimy ruchy w prawo, trzy w lewo. Delikatnie, nie przeciągamy się na siłę, tylko delikatnie opadamy i przenosimy rękę nad głową. Ok? I teraz zamienimy siad, czyli jeśli był siad skrzyżny, to po prostu przekładamy nogę. Jeśli siad w klęku, no to można pozostać, bo biodra, kolana, nogi są w równowadze. Tutaj przekładamy, żeby posiedzieć w drugim siadzie. No bo spróbujmy się troszkę wydłużyć, wzmocnić plecy, wzmocnić brzuch. Zaangażować tułów do tego, żeby poczuć trochę siły. Spróbuj zrobić taki głębszy, dłuższy wdech i powolny, długi wydech. Dobrze. Teraz uniesiemy ręce do góry. Unosimy ręce do góry. Można się trochę przeciągnąć. Tak. Zatrzymać. Spójrz na sufit. Odkręć ręce, barki. Barkami ręce, tak żeby dłonie były chwytającą częścią na zewnątrz. Zrób wdech i z wydechem narysuj koło. I jeszcze raz wdech. Odkręcamy barkami ręce, wydech. Wdech. Odkręcamy, wydech. I ostatni raz, wdech. Poczuj, jak rośniesz, wydech. Dobrze. Rozluźnij barki, jeśli poczułeś napięcie i unosimy ręce do góry i skręcamy się. Opuszczamy w prawo, dech, do centrum, wydech, skręt. Spróbuj nie poruszać się bardzo tułowiem, tylko skręt, nie pochylamy się do przodu, nie idziemy za ruchem, tylko puszczamy ręce. Wdech, wydech. Dech i wydech. Dech do centrum i jeszcze jedno koło sobie narysujemy. Dech, o, rozkładamy szeroko, szeroko i powoli. Rozluźniamy barki. Teraz przejdziemy do pozycji dziecka. Klękamy na macie. Może szerzej kolana, to trochę biodra otworzymy, przysiadamy na piętach i przechodzimy do skłonu. Jeśli możesz oprzeć czoło, to oprzyj czoło. Jeśli trudno, to może unieś pośladki troszkę. I tu też przeciągamy się, dłonie kierujemy do przodu. Można unieść delikatnie głowę, wydłużyć szyję tym ruchem. Patrzymy do przodu i ustawiamy dłonie na palcach, paznokciach, starając się przeciągnąć nadgarstki do przodu, ale też cały czas trzymamy je w górze, proste łokcie. Robimy wdech i z wydechem opuszczamy głowę w dół, można oprzeć. Wdech unosimy, wydech opuszczamy. Cały czas staramy się trzymać mocne ręce, aktywne dłonie. Jeszcze raz. Wdech, przeciągamy boki, wydech.
Wdech, unosimy głowę. I teraz kładziemy pełne dłonie. Rozkładamy palce szeroko, takie wachlarze. I trzy razy wejdziemy do klęku i wrócimy do tego siadu. Z wdechem unosimy się do góry i z wydechem przysiadamy. To pobudza ciało, porusza ciało, może nawet trochę podnieść ciśnienie, więc zamiast kawy. Albo niekoniecznie, ale pobudzi nas. Trzy razy i z czwartym stajemy do klęku podpartego. Wdech. Tutaj przestawiamy dłonie, żeby były pod barkami, przestawiamy kolana, żeby były pod pośladkami. Można położyć grzbiety stóp i zaczniemy kołysać się górę, dół, krowa i kot. Łagodnie, bo może czujesz, że Twoje ciało jest sztywne, więc staraj się powoli przechodzić z jednego zakresu do drugiego i też ich nie przeciągać. Poczuj, co możesz zrobić rano. Trzy takie ruchy. Dobrze, proste plecy. Teraz zrobimy sobie deskę boczną, podpartą, taką łagodną wersję. Unosimy prawą nogę do góry. Skręcamy się tak, żeby oprzeć stopę tą wewnętrzną krawędzią na macie. Mocna ta noga z tyłu, mocna ręka lewa i unosimy prawą rękę do góry. I odpychamy się. Odpychamy się od dłoni, która jest podparta, mocną nogę lewą, prawą, przepraszam, trzymamy z tyłu i też staramy się wyciągnąć głowę daleko od miednicy. I do podparcia zrobimy na drugą stronę. Unosimy teraz lewą nogę do góry, przekręcamy się na prawą stronę, kładziemy lewą stopę, unosimy lewą rękę i odpychamy się. Najpierw od podłogi wynosimy się wysoko i potem wyciągamy jeszcze głowę od miednicy. I do podparcia. Jedno przejście, krowa i kot. Okej, okay. Neutralne plecy i pies z głową w dół. Spróbuj zrobić psa na ugiętych kolanach. Przeciągnąć pośladki do tyłu, wydłużyć ręce. Mocno pracują dłonie. I przechodzimy jak na steperze, z nogi na nogę. Angażujemy raz jedną nogę prostą, druga odpoczywa. Kilka takich przejść. Też poczuj, jak czujesz dzisiaj nogi, jakie są twarde, miękkie, rozciągnięte, spięte, skurczone i staraj się zrobić tyle, ile czujesz, że to jest nadal przyjemne, nadal dobre i wygodne. Zatrzymamy się w pełnym psie. Możesz wyprostować nogi, jeśli to jest dla Ciebie ok, bądź zostać tak jak ja na ugiętych. Spójrz do przodu i wchodzimy do deski. W desce zawsze możesz klęknąć i trzymać tak aktywnie mocne ręce, bądź zostać z wysoko uniesionymi pośladkami i wyciągać się od pięt do czubka głowy. Wracamy do psa z głową w dół. I teraz jedną nogę, powiedzmy prawą, unosimy do góry. Patrzymy przed sobą, ugniemy ją w kolanie i ciągniemy kolano do przodu, żeby postawić stopę pomiędzy dłońmi. Jak to trudne, to można klęknąć i się tak ustawić. Kolano lewe klęka w podłogę i wchodzimy do pozycji podpartej na palcach. Przeciągamy pierś do przodu, brodę troszkę do przodu, barki staramy się do tyłu. I z tego jest powrót do psa z głową w dół. Stopa z tyłu na palce, dłonie z przodu, pełne kolano pod pachą i wychodzimy do psa z głową w dół. Prawa noga teraz odpoczywa, lewa idzie do góry. Uginamy w kolanie i kolano przenosi do przodu, stawiając stopę pomiędzy dłońmi. Klękamy kolanem prawym, kładziemy grzbiet stop. Tu jest taka odległość, żeby powstał trochę większy kąt. O, ja już się poruszyłam. Ja już czuję, że ciało się budzi. Na długich palcach dłoni. Okay. Żeby wyprostować albo starać się wyprostować plecy. I powrót do psa z głową w dół. Kolano z boku, wysuwamy stopę. I zatrzymanie w psie. Kilka oddechów, takich spokojniejszych. Wdech i wydech. Z wydechem można jeszcze dalej pośladki. I klękamy do pozycji dziecka. Kolana szeroko bądź blisko. Wybierz jak lubisz. Przysiądź na piętach, jeśli to ok. Puść czoło do podłogi. Bądź podłóż sobie ręce, dłonie pod czoło, robiąc taką poduszkę. Możesz się troszkę pokołysać, pobujać, powzdychać. Nasza sesja już się kończy.
Odpoczywamy teraz w pozycji dziecka. To jest nasz relaks. Rozluźnij barki. Poczuj, że możesz też oprzeć głowę całym jej ciężarem. Że możesz opaść, skulić się. Zamknąć jeszcze na chwilę przed całym światem. Wdech i wydech. Podejdź dłońmi do kolan. Odpychając się, unieś się do góry. Przysiądź jeszcze w klęku albo w siadzie skrzyżnym. Znajdź dla siebie wygodną pozycję. Oprzyj ręce, tak żeby ich nie trzymać. Przymknij powieki. Poczuj, jak prostujesz plecy. I poczuj, jak płynie wdech, jak robisz wydech. Kilka świadomych, takich pełnych wdechów i wydechów. Zamknięte powieki, zamknięte oczy, żeby tak troszkę jeszcze odciąć się od tego, co na nas czeka. Wyciszyć. Przygotować na nadchodzący dzień, jeśli robisz tę sesję o poranku. Bądź po prostu uspokoić się po tej krótkiej sesji, po ruchach. Zatrzymać się i znaleźć takie zakorzenienie w tej pozycji. Zatrzymanie. Woli otwórz oczy. Jeśli potrzebujesz, przeciągnij się. Zrób kilka ruchów, które puszczą napięcia. Dziękuję za dziś. Mam nadzieję, że Twoje ciało jest troszkę bardziej miękkie, poruszone, może nawet wzmocnione, bo było kilka mocniejszych pozycji. Ta sesja była krótka. Jeśli potrzebujesz dłuższych, zapraszam na moje sesje. I dobrego dnia, dobrego wieczoru, jeśli robisz tę sesję wieczorem. Dziękuję jeszcze raz. Namaste.